Siema wszystkim, z tej strony Zancyano, to jest Assassin's Creed 1. Jak widzicie, grę mam już w polskiej wersji językowej, widać po napisach Biura Asasynów, tak, to jest jednak polski. To jest Assassin's Creed 1, odcinek numer 7, witam wszystkich serdecznie. Dobra, idziemy do tego biura. Altairze, witaj. Ja się zamknę. Zrobiłem, co kazałeś. Teraz daj mi znak. Wszystko po kolei. Powiedz mi, co wiesz. Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na suku Al-Silah odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Już, bierz te piórko. Dostaliśmy zgodę na mordowanie? Dobra. Niech stanie się wola Al-Mualima. Odpocznij tu, zanim się przygotujesz. Starego brodacza. Jeszcze muszę iść tam, tak? Nie. No, kojfnij się tu, Stasiu. Czy co ty tam? O, trzeba podejść. Do poduszeczki trzeba po prostu podejść, żeby poszło dalej. No to jest idiotyczne przecież. Że on nie chce spać. Ja na przykład nie jestem śpiący. A propos, muszę się napić, kurczę. Wasze zdrowie. Dobra. Gdzie to jest te wyjście? I te kurde chłażenie po tych ścianach. No biegnij, żeś, Stasiu. Dawaj. Gdzie mam iść? W którym? No to tam to jest, tak? O, co on to za odgłosy ma? Co to za odgłosy są? No co jest grane? Nie mógł przeskoczyć? Patrzcie. Asasyn nie dał rady, nie? A jak mam tam do niego... Aha, to jest tam jeszcze. A tu może zeskoczyć. Jezu, jak oni krzyczą. Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Błędy same, błędy. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przydał. Tędy nie przyjdziemy, tędy przyjdziemy. Coś ci wpadło w oko? Jasne, że tak. Twoja żona! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. A tu Jezus! Wytrwajcie! Dawaj do góry. Ale te dialogi są naprawdę... Mam naprawdę wielką chęć sobie ich wyłączyć, naprawdę. Jeśli biedaki, strety, miedziaki ode mnie chcą od asasyna! Aha. No to, że mi doszli. Czekaj. A tam nie dasz rady, nie? A ja to mam. Dobra. Wyjdziemy tu i... No dobra, to trudno. No, złaź na tę ulicę. Jejku, co on robi? Alpinistykę uprawiam! Ojej. No zeskocz, kurwa, no. Jezus. Mam zeskocz, tak? I po chuj mi orli wzrok teraz. Co ten człowiek robi? Nie wiem. Nie mogę, kurwa, no, patrzcie. Czy to mi się zdaje, czy ja Boga znowu... Ocalał, niech Bóg ma go po piece. No zeskocz, kurwa, no, skurwysynu, no. No daj zeskocz przecież, tak? Jezus Maria. Jejku, co on robi? Jejku. A teraz... A teraz smogę, patrzcie. Co to ma być w ogóle? Angielski król i jego armia wiernych maszerują na południe. Ej, chwila, tędy miałem iść. Widzieliście? Tak umiem skakać, nie? To sterowanie tak mnie denerwuje w tej grze. Znajdziesz to tutaj, jestem tego pewien. Od złodziejów już mnie wyzywałem, jeszcze nic nie zrobiłem. O, zapłacisz za to życiem! Tak jest, ubij go tam, Stasiu. A ty chyba nie ma tego zaułka, co? Jest zaułek. Jeśli macie dość byle jakich towarów, chodźcie zobaczyć mogę, są niezrównane. Jak oni się tu drą w tej grze, naprawdę. Chwila, moment. Ja muszę coś zobaczyć.
Czy ja sobie tu dźwięki poustawiałem, że to tak głośno? No dialogi trochę ucierpią, ale ja muszę, przecież ja ich za głośno słyszę. Chodźcie zobaczyć, co mam! Jesteś mądry i nie. Dlatego przychodzisz mógłbyś do mnie. Mógłbyś chociaż przeprosić. Nikogo nie będę przepraszał, jestem asasynem. Jak mogę, jak chcesz, to ci ty mogę mam. Tak, ty, moje mam. Żelazo w dupsko włożyć. Ci się podoba? O, patrzcie, kolejny, nie? Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę. O jest. Daj mi spokój. O, jest targ. Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Idźcie. Dobra, tu jakoś będzie akcja, nie? Gdybyś tylko zechciał spojrzeć. O. Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. No. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. I tym, i tym. Widzę co innego. Po brodzie. Powiedz mi, po brodzie poznał. Jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele? Zbyt wiele? Dałem ci wszystko. Beze mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. Żony nie dałem. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia. A teraz nie mówisz, mogę się powstrzymać. Że żądam zbyt wiele? Araby się kłócą o kasę pewnie. Śmiesz mnie lekceważyć? Spokojnie, Tamirze. Nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za zębami. O. Nie, przestań! Gaj go tam. Dopiero zaczyna. Prosto w bebechy dostał. Ale go tam dźga, patrzcie. Przyszedłeś do mojego suku. Dokładnie. Stanąłeś przed moimi ludźmi. Dokładnie. Jeszcze śmiesz mnie obrażać? A teraz cię zadźgam. A gdzie to jest strasz jakaś, co? Można tak mordować? A jak ja morduję, to co? Gdzie go to wrzucił do studni? Patrz, jak od razu czerwona zostawcie się zrobiła ciało. Woda. Ludzi trujesz. To będzie dla was nauczką. Gnoju. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Ja ci zaraz... Czekaj. Wracać do pracy. Ja mam tu taki ten, najogólniej mówiąc, plan. Już mogę? I... Tak. Mam ukryte oszcze. Idzie tutaj. Broń sobie oglądać. Żałosne. Absolutnie nie do przyjęcia. Więc gdzie się uczy? Walczyłem już z lepszym. Odcinek. Nie atakuje ich ktoś, coś do niego. A ty, mordy. Nie, nie dam się. Najpierw tego trzeba udusić. A potem spierdzielamy. I kolejna cutscenka. Zapłacisz za to. Dobra. Ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Tak jest, ładna bierzesz sztuka. Mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? O, ty. Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Jak to? Myślisz, że jesteś inny? Bo tylko ty kałachy miałeś. Ale tak, gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. No. Tak jak moi bracia. Bracia? Wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Tak. Mam rolę do odegrania. Jesteś pionek, a jestem królem wkrótce wtedy. Wkrótce poznasz i innych. Na szachownicy. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co za pycha. Ona cię zniszczy, dziecko. No. Dokąd dziada tam, a nie? Co robisz? A, piórko trzeba. Na czerwono pomalować. Pomaluj mój świat. Teraz tak jest. O, ile mam pełno życia. Dlaczego ludzie ciągle walczą? Nie zdołasz uciec! Cicho! Widziałem, jak to uciec! Wypierdalać z drogi, gnoje! Ja muszę uciec! Uciekaj! Uciekaj! Patrz, wyganiają mnie! Wyganiają mnie! Trzeba uciekać! Drogi! Drogi! Wow, nie tak.
Właśnie tam, właśnie tam, właśnie tam, właśnie tam. Droga mi się kończy. Dobra. Dobra. Dowiedzcie się, dokąd pobiegł. Nie pozwólcie mu uciec! Jest wiele mądry i dlatego przychodzi do mnie. Mordę. Nie! Dobra! Dogoń go! Do góry! No właśnie tam. O Jezu, on to... Już myślałem, że mnie... On chce mnie zrobić krzywdę! Dlaczego? Dlaczego to jest tyle agresji? No dawaj, spróbuj tak, Stasiu. No ja tylko ja tak umiem skakać. No weź się, trochę byś pospieszył. Stasiu, naprawdę. Gdzie to jest? Dobra, już... Mnie zgubili. No, Jezus. Dobra, tu sobie poskaczemy. Flagi nie wziął, co za dziad. Dobra. Aha. A widzisz, Stasiu, jak ci się schowam. A jak bieg za mną. Wytrwały, gościu. Znajdziesz tu. Widać wszystko, go tu? Przyjaciel. Nie ma mnie tu. Wszystko. Nie ma mnie tu. Nie, ja sobie chwilę jeszcze poczekam. A. Jestem tego pewien. Wszystko w rozsądnej cenie. No, nigdzie koniec. Nie ma lepszych cen. Ponowna inicjalizacja. Nie zawiedziesz się. Kto tam znowu gada? Knoje jedne. Zamknąć się tam. Już? Mogę wyliść. Coś ci wpadło w oko? Dobra. Tak dla pewności chwilę tam poczekałem. I teraz pewnie do biura, co? Podoba ci się? Gdzie jest moje biuro? Dobra, tam gdzie... Nie zrobiłem nic złego! Ale zaraz ja ci zrobię! Tam trzeba iść. Nędzny złodzieju, ucznę ci za to dłonie! Ucznę ci dłonie, Stasiu! Uciekaj! Dobra. Ja nie wiem, czy mnie naprawdę słychać, bo to jest tak głośno, oni gadają. Nie mam pojęcia. Dobra, ja nawet nie zwracam uwagi na to, co oni tam mówią. Hehe. Mój. Śmiesz kraść w mojej obecności? Gdzie jest ten? Zapłacisz za to życiem. Gdzie jest to biuro? Tutaj? Proszę mnie, przecież nic nie zrobiłam. Chwila, moment. No jest biuro, faktycznie. Tu. Bojownicy, biuro. Aha. No teraz. Śmiesz kraść w mojej obecności? Tu jest zaznaczony punkt. Ile momenty? Mam coś już do roboty? Ucieknij i wróć do kierownika biura. No to już uciekłem chyba, nie? Panie kierowniku! Jebucz w tą trąbeczkę. No zeskokuj. Zeskokuj, Stasiu, no. I na dół. I na dół, tam jest cię czego złapać, uwierz mi. Zaufaj mi na słowo, ja cię nie kłamię przecież. Jak on to delikatnie robi, patrzcie. Ha! Dobra, no. Doszły mnie słuchy o twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Tak jest, zamordowałem go. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. A widzisz, Stasiu. Trafiku, nie obchodzi mnie, co inni o mnie sądzą. Tak jest. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Al-Mualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. A nie możesz ptaszka wysłać, będzie szybciej. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No fajnie. Tak. Coś ci się... O! Zabójstwo. A widzisz. No to... Jest kubaniec załatwiony. Dostał, ale mnie prawie dobili tam. No muszę się tych bloków nauczyć, to nie ma opcji nawet. Czytywanie. Gdzie mnie teraz wywali? Do świata rzeczywistego? Jo, patrzcie. Z urządzenia, panie Miles. A co się stało? Co się stało, doktorze? Właśnie. Panna Stillman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. Tak jest, to ja lubię. Idź sobie, dziadu, to ja sobie ją tu porozmawiam z panią Stillman. Naciśnij dowolny klawisz, zobaczymy. Szynka odbiorcza Lucy. No to od zarząd poufne informacje, to mnie interesuje. Przypominamy, że pracownicy firmy zabrania się ujawnienia polityki i postępowania projektów firmy. Wyjdź w pizdo. War, coś tam dzięki, pomóż na moim biurku, nie martw się moimi rzeczami, tylko zmuszając Animusa do działania. No dobra, ja to ogólnie czytam, bo to nie dosłownie piszę to, co ja czytam, ale żeby było zabawniej. Tak, odbiorcza, on sama tego nie przeczytała? Tyle maili, to jest drugiego, a tu jest jeszcze, o,
O nic, bierzemy się do pracy. Czas nagli. PS. Po co podpisujesz maile? Na górze widać, kto to pisał. Dobrze widzę, to zży przecież gorze. Ale te tłumaczenia polskie, to jo. To jest takie coś jeszcze do zrobienia. A z nią mogę pomagać? Dobra. O! Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek? Mamy termin. Tydzień. A właściwie już tylko 6 dni. Termin? Ohoho. Nie mogę o tym rozmawiać. Postaw się na moim miejscu. Przetrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że nimi jesteście, którzy zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie, ani do czego wam to potrzebne, ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Ja bym ich zabił. Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobaczmy. Sam nie wiem. Może kilku odpowiedzi? No i nie mogę. Nie tylko. I tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Dla nas obojga. Dla ciebie, Stasio. Bo alimenty bym musiał płacić. W sumie to ten tutaj... Kurde... Ciadu jeden sztuczny asasynie. Mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. O, patrzcie, patrzcie. Strzelaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Czekajcie. Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości. Jak dzisiaj. Jak on ze mną rozmawia? Nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej. To dokładnie. Właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada to, co uzna za istotę, na współczesny angielski. Możesz spodziewać się paru anachronizmów. Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale... czytałeś kiedyś Chaucera? Kogo? Właśnie, to zdecydowanie nie dla ciebie. Chwila, moment. Skoro on tłumaczy najpotrzebniejsze rzeczy, to na cholerę ja słyszę tych kupców, jak mi się drą normalnie. No gdzie tu sens? Już złapałem haczyk w tej grze, patrzcie. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi? Oprócz trzymania mnie tu jako więźnia. Abstergo. Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Ich głównym produktem są antydepresanty. W komputerze znajdziesz na ten temat trochę informacji. Antydepresanty. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta Więc rozmowa. Mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam, Desmondzie, ale mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczysz, że zajmujemy się wieloma dziedzinami. Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. Tak. Co jeszcze? O, tak, wrócił? Dobra, no. Nie jesteś zmęczony? Koniec gadania? Już nie mogę nic tu zrobić? Może maila jeszcze sobie przeżyłem. Może co przyszło do niej w tym momencie? Nie tam. A możemy napisać do kogoś coś? Patrz, jakie zdjęcie. Widać, że się gubita nie maluje. Dobra. A tu nie mogę biegać, nic nie mogę robić. Ale fajnie te serwery wyglądają, patrzcie. Boże, jakbym takiego chciał mieć. Taki klasterek. Wiecie, ile kosztuje taki klasterek? O, przepraszam. Taki klasterek, albo chociaż taki stojący. Patrzcie, jak to wygląda. Dobra, idziemy, czekaj. On się chyba miał położyć, nie? Ale kurczę, 20 minut mi mija. Czemu mnie tam nie chcecie wpuścić? Oj, kurde, stół mają fajny. Stasia, przepraszam. Widziałaś stół? Ze szkła jest zrobiony. O, drzwi się otworzyły, patrzcie. Co to jest? Dalej szafę, nic nie mogę zrobić z szafą? Kurde, nawet nie mogę się przebrać. No to mogliby chociaż animację zmienić. A tu mogę wleźć się umyć? Ja nad kamerą się, patrzcie, już zmieniła sama. A mogę się... O, podglądacze, wstrętne śpintuchy. Jo, tak to nie będzie. Ja tu, kurde, trzeba to zaparować przy szyby. Ha! Nie ma podglądania. Co to? Świntuchy jedne. I tu się położyć mogę. On się od razu będzie kładzie, czy muszę nacisnąć? Muszę nacisnąć, to ja lubię. Ja, ole, człowieku, wąsiska byś ogolił, nie? Dobra. To jest człowiek z wąsami. To się nazywa Desmond. Ja jestem z Anciano. To jest Assassin's Creed. Jeden odcinek numer 7. Mam nadzieję, że się ogląda. Co on robi, Jezu? Mam nadzieję, że się podobało. Cześć, nara. I strzałeczka.